Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj ponownie Koszek. Chciałem Wam na początek jeszcze powiedzieć, zanim zaczniemy, że mamy już na YouTubie ponad 200 subskrypcji, także wielkie dzięki. Fajnie, że cały czas jesteście ze mną i że jesteście na moim kanale. Jak najbardziej nie zwalniamy z tempa, a dzisiaj tak jak Wam obiecałem, Mali Mal Melon. Rozpalamy sobie ten smak od Fantazji, zobaczymy jak dymi, jak pachnie i jak smakuje. Zapraszam! Przejdźmy sobie do setupu. Jeżeli chodzi o palenie Mali Mal Melona, dzisiaj przygotowałem dla Was taki setup. Nie przygotowałem go bez powodu, dlatego że za tydzień zrobię Wam recenzję fajeczki dokładnie tej Kalimamon z Egiptu i zapalę sobie dokładnie na tym samym secie, żeby po prostu sprawdzić, czy paliło mi się równie dobrze i żeby dzisiaj też ewentualnie wyrobić sobie opinię na ten temat. No ale przejdźmy do rzeczy. Palimy na Kalimamonie, Mali Mal Melona od Fantazji. Rozpalimy sobie to na węgielkach Black Cocos. Do tego posłuży nam skórzany wąż, wodoodporny wąż również firmy Kalimamon. Mam gliniany cybuch, który również przywiozłem z Egiptu wraz z tym wężem i tą fajeczką i to jest ręcznej roboty gliniany cybuch oraz użyjemy sobie takiego dużego komina, który idealnie pasuje mi do tej fajki wodnej, więc zapraszam, rozpalamy. Teraz sobie nabijemy cybuszek. Cybuch mamy, jak widzicie, typu masta, więc będziemy go sobie luźno nabijać. O, tu jeszcze widzicie, akurat mamy starszą wersję torebeczek od Fantazji. One wyglądały wcześniej tak, też były strunowe, także jak najbardziej w porządku. Ja sobie tutaj też zaklipsowałem mojego Mali Mal Melona, ponieważ już go sobie wcześniej próbowałem. Powiemy sobie troszeczkę o zapachu i kroju melasy. Także jeżeli chodzi o zapach, zaraz sobie zobaczymy. Powiem Wam, że zapach jest troszeczkę specyficzny. Raczej tutaj jako takiego melona nie czuję. Nałożymy sobie nasz tytoń. Za chwileczkę go troszeczkę porozkładamy. Jeżeli chodzi o ten zapach, to powiem Wam szczerze, że no ciężko mi w ogóle sprecyzować, co czuję, jeżeli chodzi o to. Nie pachnie mi to za bardzo melonem. Mam nadzieję, że w paleniu troszeczkę to będzie inaczej smakować. Zresztą zaraz się przekonamy i zaraz zobaczymy. Nabijemy sobie trochę tutaj, żeby fajnie to porozkładać. Później sobie nałożymy folię. Dołożę na razie tutaj na bok te rzeczy. Użyję sobie też tego mieszadełka. I sobie troszeczkę ten tytoń wymieszamy tutaj. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o krój, no to jak na Fantę przystało, no to jest dobrze. Sok jest jak zwykle, soku jest naprawdę sporo, także to jest naprawdę na duży plus, jeżeli chodzi o Fantazję. Dodatkowo te liście tytoniu są nieźle pokrojone. Zrobimy sobie tutaj takie, wiecie, troszeczkę miejsca na powietrze, żeby luźno ten tytoń nam tutaj leżał w środku. Za chwileczkę sobie nabijemy i zobaczymy. Jeżeli chodzi o zapach, no to jestem troszeczkę zaskoczony, bo powiem Wam szczerze, że jakoś mi to nie bardzo melonem pachnie i podchodzi. Liczę, że paląc zmienię trochę zdanie i będzie dużo lepiej. Pokażę Wam też, jak nabiłem cybuch. Wygląda to tak, zostawiam jedną dziureczkę w środku, luźno porozkładałem tytoń. No i za chwilkę przejdziemy sobie do palenia i zobaczymy, co nam z tego wyniknie. No dobra, czas przejść do zapachu. Zobaczymy, jak ten tytoń pachnie, czy tak samo jak z torebki. Zrobię sobie taką tutaj gęstą atmosferę i zaraz spróbuję się troszeczkę wczuć. Jeszcze jeden buszek.
No i teraz ten melon jest wyczuwalny. Nie ma rewelacji, ten zapach jest w porządku, ale nie jakiś nie wiadomo jak szałowy, ale przede wszystkim czuć teraz melona. Przede wszystkim często powtarzałem Wam, że tak jak pachnie Wam dany smak, tak powinien też być w paleniu. Akurat w przypadku tego tytoniu mamy odwrotnie, to znaczy zapach w ogóle był taki troszeczkę nijaki, ale mimo wszystko teraz jak palę i unoszą się chmury, to go czuję. Także nie zawsze warto kierować się tą dewizą, że coś jak tak pachnie, to tak będzie smakować, dlatego że tutaj mamy małe zaskoczenie. Dlatego, że teraz czuję w powietrzu tego melona. Jeszcze jeden buszek. Tak, jest on wyczuwalny, ale nie jest taki jakiś bardzo mocny, bardzo, bardzo intensywny. Stąd moja ocena to będzie 7 na 10. No dobra, czas przejść do smaku. Jak nam smakuje? Czy faktycznie jest ten melon? Czy go nie ma? Czy gdzieś kompletnie zanikł? Zaraz Wam powiem. Jeżeli chodzi... ale zadymiłem. Jeżeli chodzi o smak, tutaj jest lepiej. Ten melon jest wyczuwalny. Czuję faktycznie, że palę melona. Także jeżeli chodzi o smak, dałbym 8 na 10, ponieważ smak jest fajny, wyczuwalny, nie jest super intensywny, stąd 8 na 10. No więc czas na poziom zadymienia. Zobaczymy, jaką wielką zadymę sobie tutaj zrobimy. Chmurki widzieliście już wcześniej. Jak zwykle w przypadku fantazji jest dobrze, jeżeli chodzi o dym, jest naprawdę w porządku. Jeszcze jeden buszek, żebyście się upewnili, zobaczyli jak to wygląda. Jest dobrze, ląduje twarda i mocna ósemeczka, 8 na 10, jeżeli chodzi o dym. No i czas na podsumowanie oraz ocenę końcową. Jeżeli chodzi o cały ten smak, zapach z torebki w ogóle nie daje nam tego, co jakość palenia, to jak palimy, jaki mamy faktycznie zapach i smak w czasie i w trakcie palenia. W trakcie i w czasie palenia jest dużo, dużo lepiej, także tutaj naprawdę jak najbardziej w porządku. Dym, jak zawsze na fantazję przystało, jest jak najbardziej w porządku. Ocena końcowa tego smaku, jaką daje, to 7 na 10. Nie wyląduje w moich ulubionych, od czasu do czasu mógłbym tego melona zapalić, ale jest jak najbardziej w porządku. Jak ktoś lubi melona, lubi ten smak, to myślę, że się nie powinien zawieść. No a za tydzień oczywiście, tak jak Wam obiecałem, palić będziemy na tym samym setupie. Zapalimy sobie na tej fajeczce i omówię Wam recenzję tej fajeczki. Ja już dzisiaj mniej więcej pogląd mam, jak na tej fajce się pali. Wszystko omówię Wam dokładnie w przyszłym tygodniu, także zapraszam Was, Shishomaniacy, za tydzień powróćcie na kanał i zobaczcie, jak ta fajeczka wodna sprawi nam się na kanale. Do zobaczyska, hej!